Witam Was serdecznie w serii Niemożliwe, pokona jego, bez granic, gdzie dzielę się wiedzą, która zmieniła moje życie, którą podzieliłem się w książce, ale postanowiłem, że przepracujemy sobie to do porządku, żebyście mogli z niej jeszcze więcej wyciągnąć, bo to jest wiedza po prostu fenomenalna. I dzisiaj przechodzimy do, my, nie do, do subiektywności interpretacji. I to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, którą po raz kolejny prawie nikt nie rozumie, nikt nie wie o co chodzi, Jakieś 99,99% ,99 społeczeństwa nie ma zielonego pojęcia o tym i dzisiaj, jak sobie to przepracujemy, myślę, że jesteście w stanie jeszcze więcej wyciągnąć. Ze wszystkiego, już nie mówię, że ucząc się, ale przede wszystkim idąc do życia i mieć większy luz ducha, więcej osiągać, łatwiej osiągać, to wszystko się staje naprawdę banalnie proste. No i teraz o co, kochani, się rozchodzi z tą subiektywnością interpretacji? Jak już wiecie, w zależności, jakie mamy doświadczenia, taką osobowością się stajemy. W zależności, od jaką wiedzę nabywaliśmy, takie mamy myśli, pozytywne albo negatywne, na temat jednych i tych samych rzeczy. I tutaj naturalną koleją jest to, że, no dobra, no to skoro możemy patrzeć na świat negatywnie lub pozytywnie, to która z tych wersji jest prawdziwa? Ja nie zapomnę dnia, gdy. Spojrzałem sobie w lustro i, i zacząłem sobie zadawać pytanie, generalnie kim ja jestem. Czy ja jestem myślami na swój temat? Czy ja jestem myślami sprzed pięciu lat na swój temat? No nie, ja sobie uświadomiłem, że w zależności jak ja się zmieniam, tak zmieniało się moje patrzenie na siebie samego. I teraz to jest takie wow. Że kiedyś uważałem, że jestem taki, 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 potem uważałem, że jestem trochę inny. Potem się znowu zmieniłem, potem się znowu zmieniłem i tak nieustannie się zmieniam. I teraz ja nad swój temat mogę uważać jedno, hejterzy drugie, ludzie, którym zmieniłem życie trzecie, rodzice moi czwarte, kobieta moja piąte, dziecko szóste. I teraz niezależnie, kto się będzie wypowiadał na mój temat, to zawsze jest prawda tej danej osoby w tym danym Czasie. I tu się okazuje, że wow, to kto ma rację? <laughs> I teraz to jest po prostu subiektywne, bo ja po prostu jestem. Ale nie będę wam utrudniał zabawy, spokojnie przejdziemy do rzeczy na razie prostszych. I teraz spójrzmy na przeszłość. Możecie powiedzieć, że no dobra, mieliście trudne doświadczenia, rodzice się na was wyżywali, kazali wam się uczyć, a to jest bez sensu. No i teraz możemy na to spojrzeć tak, jak to powiedziałem. Ale możemy spojrzeć na to w inny sposób, na przykład w mądrzejszy i powiedzieć sobie, że moi rodzice byli nieświadomi, dlatego wyrzucali na mnie negatywne myśli, emocje, zachowania. Oni nie są winni temu, bo byli nieświadomi. I teraz patrzcie, przed chwilą ich obwinialiśmy, a tu ich usprawiedliwiamy. I teraz, no to w końcu ci rodzice tacy źli to oni są źli. Czy oni są po prostu nieświadomi? Wow, jaka różna interpretacja jednej i tej samej osoby. Wow, to w końcu, jaka ona jest? To jest subiektywne. I możemy myśleć na temat przyszłości. E, dobra, chciałbym robić to, to i to. Ktoś ci powie, ale to jest niemożliwe, ty nie dasz rady. No to dam radę czy nie dam rady? Subiektywne. <laughs> może dasz, może nie dasz. I teraz, tak jak wam to tłumaczę, trochę chaotycznie teraz. Tak samo chaotycznie, mimo wszystko opisałem to w tej książce. Ja rozumiałem doskonale, że na jedną i tą samą rzecz możemy spojrzeć na tysiąc sposobów, ale nie umiałem jakby tego tak idealnie wytłumaczyć. I dla mnie to już sam fakt, że jedną i tą samą sytuację możemy powiedzieć, że była straszna, smutna, Yy, pff, dramatyczna, nie powinna się wydarzyć. <laughs> a możemy stwierdzić, że tak miało być. Tak jest życie. Życie przynosi zarówno dobre, jak i złe rzeczy. <laughs> I teraz zobaczcie, że dzieje się jedna i ta sama rzecz. A możemy na tysiąc sposobów to yy, tłumaczyć. I pamiętam, jak na pierwszych treningach mentalnych, ja robiłem tak, że rysowałem taką jedynkę, że tu mamy jakąś sytuację. I teraz, jak postawimy yy, taki rząd 100 osób. Od największych cymbałów do ludzi niesamowitych, typu mistrzów duchowych, przedsiębiorczych i tak dalej, to yy, każda z tych osób będzie miała inne spojrzenie na to, czy na przykład osiągniesz sukces. Na to, kim jesteś. Yy, na to, czy nasze doświadczenia, czy tam czyjeś doświadczenia były złe i to się nie powinno wydarzyć. Czy bardzo dobrze, że się to wydarzyło, bo dzięki temu wzrosłeś. 100 osób. Jedna sytuacja, różne interpretacje. I jak ja to sobie uświadomiłem, że wszystko jest subiektywne, to to było coś nieprawdopodobnego dla mnie. To było no, przebudzenie takie Puff. Myślę, że to oddałem. Bo nagle się okazało, że ja mogę w dowolny sposób opisywać siebie. Ja mogę w dowolny sposób interpretować, Porażkę. Mogę stwierdzić, że bardzo dobrze się wydarzyła, bo dzięki w niej się wiele nauczyłem. A mogę powiedzieć, że to było traumatyczne i może już nigdy się nie pozbieram. To jest niesamowite, że ja mogę jedną i tą samą sytuację interpretować na tysiące sposobów. I teraz ludzie, którzy są ograniczeni nazwijmy to, potrafią interpretować rzeczywistość na jeden sposób, na góra dwa. Ja dzięki temu, że zrozumiałem, że mogę interpretować e, wszystko na tysiące sposobów. To jest coś nieprawdopodobnego. I teraz zobaczcie, że jak byśmy patrzyli w gwiazdy, zupełnie co innego powie astrolog, zupełnie co innego powie Budda, zupełnie co innego powie e, fizyk, zupełnie co innego powie Menel, <śm> <śm> zupełnie co innego powie Elon Musk. I teraz. To jest nieprawdopodobne, ale patrząc na jeden i ten sam obiekt, jakim może być na przykład niebo, w zależności kto patrzy, to widzi. I to jest nieprawdopodobne, że jak zaczynamy nabywać wiedzę od najwybitniejszych tego świata, ze świata biznesu, duchowości, sportu, różnych dziedzin, nagle potrafimy wcielać się, wchodzić w buty setek najmądrzejszych osób tego świata. I teraz jak podchodzi się na przykład do sukcesu, no to co ci powiedzą ludzie, którzy są nieudacznikami życiowymi? Nie, nie da się, nie wiem, ukrad, kombinator. I fajnym przykładem jest to, że ja się na przykład w wielu materiałach dzieliłem wiedzą typowo biznesową, gdzie mówię, zarobiłem 5 milionów 3 lata i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I są ludzie, którzy mówią szacun, naprawdę nieźle, a są ludzie, którzy mówią, i y, co się chwalisz, i, i jesteś takim narcyzem. Hello, stwierdzam fakty. Ale w zależności, kto ocenia, to widzi. I to jest niesamowite, że ja dzisiaj rozumiem, że jak ktoś ocenia rzeczywistość czarno, widzi zło i tak dalej, to on opowiada o tym, co on ma w sercu, jakim on jest człowiekiem, jakie on, jaką on ma wiedzę, a nie opowiada o tym, jaka ta rzeczywistość jest. Nie opowiada o tym, jaki ja Jestem. On opowiada o tym, jaki on jest, i po prostu przelewa to, wylewa to z siebie, ale nie opowiada o rzeczach takie, jakie są naprawdę, bo rzeczy po prostu są. Czyli Dawid Piątkowski po prostu jest. Dawid Piątkowski wymawia jakieś słowa. Kropka. A już interpretacja tego, czy to było dobre, złe, takie, jakie, uwagi, jest subiektywna. Można na to podejść na tysiące sposobów. I to się tyczy wszystkiego, wypadków, tego, że zbankrutowaliście, no, wszystkich złych sytuacji. Możemy sobie to interpretować na tysiące sposobów. I zauwa zauważycie, że yy, ludzie sukcesu zupełnie inaczej interpretują życie, sytuację, sposób zarabiania pieniędzy. Oni mają zupełnie inne myślenie niż ludzie biedni. Ludzie nieszczęśliwi mają zupełnie inne myślenie niż ludzie bogaci. To jest zupełnie inny mindset. I teraz niebywałe jest to, że w tej subiektywności tym się można tak fajnie bawić, że życie się staje po prostu taką jedną fajną zabawą, taką jedną fajną grą. Ale żeby wejść troszeczkę głębiej, tak jak ja zrozumiałem, że wszystko jest subiektywne, ja mogę każdą sytuację, przeszłość, przyszłość na tysiące sposobów interpretować. Wyzwoliłem się od wszelkich interpretacji i przestałem. Tak samo jak w myśli samomyślące się, przestałem się angażować. Tak samo jak przestałem się angażować w automatyczne reakcje mojego organizmu, w ego. Zrozumiałem, że to, jakie miałem doświadczenia, wpłynęło to na moją osobowość. Tak samo przestałem się przejmować zarówno pozytywnymi interpretacjami jak i negatywnymi przestałem się przejmować w całkowicie opiniami. I to jest skill, który na przykład niesamowicie się przydaje w sieci. Bo jak ja się teraz dzielę jakąś wiedzą, im większe sukcesy osiągam i mówię o tym jasno, na przykład że zarabiam miliony, masę hejtów się wylewa. I teraz yy, ktoś może pomyśleć no jak ktoś może temu Dawidowi tak mówić, jak on no, no spoko gościu, mimo wszystko jest. Normalnie, bo jak ktoś ma mindset negatywny jest negatywną osobą, to przez swoją subiektywną interpretację on ocenia tą rzeczywistość i on opowiada tak naprawdę o sobie, a nie o tym, jaki ja jestem. Czyli zapamiętajcie sobie do końca życia, że mówiąc o kimś cokolwiek, mówiąc, opowiadając o tym, czy coś było złe, jakaś sytuacja życiowa, wypadek, ktoś komu się okradł, jak wy będziecie opowiadać o tych rzeczach w sposób pozytywny, mądry, wzniosły, to znaczy, że Wy jesteście mądrzy, wzniośli. Jak będziecie opowiadać i oceniać innych i sytuacje życiowe negatywnie, to znaczy, że Wy jesteście negatywni. To jest niesamowite. I teraz, jak zaczynamy rozumieć, że to wszystko jest subiektywne, wow, to ja mogę sobie wybrać, jak myśleć, jak oceniać rzeczywistość. I gdy już widzimy tyle możliwości tych interpretacji, to wtedy przestajemy interpretować. I tu się otwierają drzwi do. Wszechobecnej błogości, luzu, dystansu do tego, co inni mówią, do tego, co ja mówię, zaczyna być taki luzik-bluzik. Także zrozumienie subiektywności jest jednym z najważniejszych etapów na drodze do przebudzenia, do oświecenia, do tego, żeby nasze życie było fenomenalne. I, I to jest jedna z najpotężniejszych rzeczy, którą właśnie większość ludzi nie rozumie. W innych książkach już ewoluował ten mój y, progres, jeżeli chodzi o tłumaczenie tej subiektywności, ale chcę to zostawić właśnie na te na następne książki, żebyście zobaczyli, jak ta moja ewolucja następowała. I dzięki temu zobaczycie, jak fajnie, do jakich wniosków niesamowitych doszedłem, ale to sobie zostawiamy na następne dzieła. Tu idziemy tak, jak to było mniej więcej w tej książce niemożliwe wytłumaczone. Kochani, jeżeli Wy rozumiecie subiektywność, dajcie bardzo was proszę znać w komentarzu. Za wszystkie udostępnienia, polubienia, jestem wam bardzo wdzięczny. Jeżeli chcecie, żeby ta seria trwała 100 lat i jeszcze dłużej, czyli do końca świata, jeden dzień dłużej, bardzo Was proszę o wsparcie, udostępniajcie, komentujcie, lajkujcie. To wszystko daje mi niesamowitą moc do tego, żeby dzielić się z wami wiedzą, która jest po prostu nieprawdopodobna która wywraca życie do góry nogami całkowicie. Dziękuję Wam na dzisiaj i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.